Słodki jesteś. A ty też, na pewno masz duże serce. No. Mój kolega się zjarał. No. Ty możesz być tą specjalną okazją. No, to było dobre, to było dobre. Jak poderwać dziewczynę? To są speedrun. Na początku musisz wyglądać jak giga kozak. Nie tak. O tak. Pamiętaj, żeby podkreślać swoje walory. Oraz udawać debila tak samo jak robię to ja. Jeśli wyglądasz już jak giga kozak i robisz siebie debila w internecie tak jak ja, to musisz przejść do praktyki. Oto mój speedrun na zdobyciu Instagrama od dziewczyny na Omegle. Dokładnie. Roberto! Chciałbym je przetestować. Ale z czym problem? Skąd jesteś? Zakopane. Zakopane? To ja jestem z Krakowa. No widzisz, niedługo robię tripa do Krakowa. Mnie się trzeba spotkać. No, pasowało. To dałabyś Instagrama? Kurde, Tasza, wiesz. Dzięki. Żeby nie było, że mi się przyfarciło. Macie inną rozmowę z też fajnym rekordem. Fajne masz łóżko, takie duże. Potrzebujesz chyba adoratora, żeby mieć, wiesz, drugą połówkę do drugiej części łóżka. Mogę być tak, chętny. Pewnie, zapraszam. A skąd jesteś? Okolice Warszawy. Nie? Jestem z Pragi Południe. Tak. A ty jakiegoś streama robisz? Nie, ciągam się, że nie mam streama na YouTubie i na Twitchu. Nie mam. No dobra. To co, to dasz Instagrama? Mogę podać. Dziękuję, Natalko. Ja lecę, napiszę do ciebie. Cześć. Jak widzicie, sposób na Alana działa, wystarczy w siebie wierzyć. Za ten poradnik należy się łapka i subskrypcja. Oraz mam jedną do was prośbę. Okej, więc planuję nagrać odcinek z waszymi tekstami na podryw, ale żeby ten odcinek wyszedł, musicie napisać w komentarzu jakieś swoje teksty na podryw, napiszcie jakieś najgłupsze teksty na podryw, albo najlepsze, najśmieszniejsze. A ja będę je w następnym odcinku sprawdzał, czy się nadają, czy dostanę przez te teksty jakiegoś Instagrama, więc w komentarzu piszcie i w następnym odcinku będziemy po prostu sprawdzać. Hej. Ale masz dobrą kamerę. No. Wy też jesteście dobre. No. Dziękujemy. Fajne usta masz, koleżanko w białym. Jakie mam, co? Fajne usta, i ładne. Dzięki, zrobiłam sobie tydzień temu olej, sobie wstrzyknąłam, serio. A ja sobie wstrzyknąłem. No, wreszcie, kurde. Ale serio cię mówię. No, spoko, ja nie oceniam. Co masz tam z tyłu? Co mam tam z tyłu? O, królik jest królikiem, ale trzeba. Jak ma na imię? What the fuck? Murzyn. A i grasz na czym? Grę wstępną i w Simsy czasem. O, ja też gram w Simsy. To możemy razem rodzinkę zrobić w Simsy. Spoko, ale ja robię takie poje... których wszystkim później zabijam. No i oczywiście ja muszę mówić, co ma robić. Wielka Brytania? Z jakiego miasta jesteście? Sorry, musiałem, sorry. Z jakiego miasta jesteście? Londyn. W jakiej dzielnicy jesteście? King's Cross. Kojarzy mi się to z jakimś sklepem. A po angielsku dzielnica to jest neighbor czy hood, jakoś tak? Tak. Neighbor czy hood? Neighborhood. To serio, area to mówicie na, też na dzielnicę? No. Tak. No to chore. A u nas się mówi area. To jak jest dziewica? Dzielnica? Dziewica. Dziewica? Ja nawet nie wiem. A ile mieszkasz w Anglii? 12. A nie Virgin? Virgin Mobile. Ej, ta dziewczyna po lewo jest tak piękna. Która to po lewo? Nie ty, ta z drugiego lewo. Z drugiego lewo. Ale nie, ogólnie trzy jesteście ładne, ale najbardziej mi pasuje do mnie dziewczyna właśnie po mojej lewej stronie. Tak, bo ona jest szaja, a ja lubię dominować. Zazwyczaj ja byłem dominowany, ale nie chodzi mi o sprawy łóżkowych, tylko ogólnie. Jesteś szaj? Z tego zależy, raczej nie. A, to się nie dogadamy jednak. A koleżanka, ty po środku jesteś szaj? Ty wysoka jesteś, nie? Nie, nie jestem wysoka. Chyba wyglądasz na wysoką dziewczynę. Na pewno masz duże serce. A to dobrze. Tylko uważaj, bo faceci będą chcieli cię tylko wydumać. Nie wiem, tak jest tego. Serio? A jesteś dziewicą? To nie jest moja sprawa. Ja jestem prawiczkiem, mam 19 lat, się przyznaję do tego, bez bicia. Zostawi lepiej ten odkurzacz, bo sobie amputuje i będzie miał 1 centymetr więcej. Opowiem ci coś. Zanim obejrzysz tą historię, mam do ciebie wiadomość. Okej, więc jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie dotrwałem, a dostaniecie ode mnie serduszko i na pewno coś jeszcze do was napiszę. Więc zapraszam do dalszej części filmu. Mój kolega się zjarał z jakimś Ukraińcem. Potem wróciliśmy do domu i chłop się poszedł umyć i mój drugi kolega go oblał piwem, jak się mył. I tak siedzimy i nagle kolega z gołym piwem chodzi do nas do pokoju, nie? I se poszedł i się położył. Normalnie poszedł se spać z gołym piwem. Tacy nie? Kolega wziął papier toaletowy, zaczął mu go wkładać, takie co to twierd... I stwierdził, że kurde, tak dzień później w sumie, czemu my tego nie zrobiliśmy i nie wsadzili kurwa w chuj? Dlatego teraz trzeba to zrobić. Mój kolega, jak się ten trochę otrzeźwiał, z tym gołym usiadł na Omegle, chłop pod koło i chłop takie, co jest kurde? A ten no sorry kurde, stał z gołym i poszedł się przebrać. Słodki jesteś. A ty też, a skąd ty jesteście? Z Warszawy. Zapraszałem się. A z jakiej dzielnicy? Wilanów. Wilanów, może być i Wilanów, Praga Północ, wszystko, ale wszędzie dla ciebie pojadę. Słodko, a ty skąd? Pragi Południe. Ale jestem normalny, jestem normalny, serio. Może i wyglądam na pierwszy.
Dlatego bo deszcz padał. No dobra. Tak, ktoś tam za***ł porówno. To co, dasz Instagrama? No da. Podnieciłeś się, co? Zrobię ci lodę, Max, dzisiaj. A po co ty kopiujesz? Na wszelki upadek, bym mnie skipnęła. Kurde, koleżanka też niczego sobie. To co, trójkąta robimy? Dawaj. Okej, let's go. Ile masz na TikToku? Szukam sponsorki i żony. A, rozumiem. To ile? No nie pasuje. To ile masz lat? No a ty ile masz? 19. O. A ty? A zgadnij. Bro, 16. O, zgadłeś. Taka hot 16. Tixin Challenge. To ja mam challenge'a. Jakiego? Na Instagrama. No to masz. No i dobry challenge. Czy jesteś Zuzia? Zosia. Zosia? Miło cię poznać, jestem Alan. A jesteś dominatorką? Nie wiem. Jesteś taka bardziej shy, czy bardziej rozmowna? Bardziej rozmowna. Kurde, to będę się bał ciebie. Bo ja lubię takie, wiesz, szaj dziewczyny, które mogę dominować. Nie chodzi mi nawet, że w łóżku, tylko w rozmowie na przykład. Mhm. Bo wiesz, jak jest cisza, to trzeba coś powiedzieć pod dym. Widzisz dupą na toku? Nie no, ja nie ty. Ej, no skąd wiesz? O, widzisz. To zdrowe jest. No kurde, trochę no jak sport, tak. Ale to za różyczki daje dupę. Kurde, no co nie wiem. Gratulować. No tak, no moim zdaniem to jest bardzo kreatywny content. Kurde, no gratulacje. Jeszcze się za dziewczynę przebieram. A to na specjalną okazję. Ty możesz być tą specjalną okazją. No to było dobre. Spodobało ci się to? Jasne. Ty mi też.